W zadaniu napis bez wulgaryzmów mieliśmy znaleźć liczbę słów n-literowych, które nie zawierają jako podsłowo żadnego wulgaryzmu. Wulgaryzmy są dane na wejściu. Zastanówmy się, jak zrobić to zadanie. Korzystając z wiedzy z dzisiejszego wykładu, można z naszych wulgaryzmów, można nasze wulgaryzmy potraktować jako wzorce. No i te wzorce, z tych wzorców można skonstruować automat Ahokorasik. No, przykład jest dość tendencyjny, ale pomijmy. Ogólnie będziemy mieli jakieś takie drzewko trie. No i będą gdzieś dane nawet te krawędzie fail, które będą nas cofały. I tak dalej. No nieważne. Możemy to drzewko trie odrobinę zmodyfikować. To znaczy, dla krawędzi fail dotychczas wiedzieliśmy tylko, że musimy się cofnąć tą krawędzią fail, a potem sprawdzić, czy będzie dalej pasująca literka. Może by pozwolić sobie na odrobinę rozrzutności przy konstrukcji tego drzewa, żeby potem mieć łatwiej odrobinę. No więc jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, że dla każdego węzła patrzymy, które literki występują jako krawędzie, a dla pozostałych literek tworzymy takie osobne krawędzie fail. Czyli na przykład, jeśli tu są literki B, C, X, to ja mogę od razu wcześniej, na samym początku, sprawdzić sobie, to jak będę miał literkę A, to gdzie ja się muszę cofnąć, żeby w końcu mi się A zgodziło. No jeśli gdzieś tutaj jest pasujące, to ja będę miał taką specjalną krawędź fail z literką A, fail A, która mnie prowadzi tutaj. A na przykład literki D nie ma ani tutaj, ani nigdzie wyżej, no to na przykład fail D cofnie mnie tutaj. OK? No to jesteśmy w stanie takie specjalne krawędzie fail wyliczyć. No w czasie liniowym, no suma długości wszystkich wzorców, tak, no razy moc alfabetu. No i mniej więcej też tyle zajmuje to pamięci. No i po utworzeniu czegoś takiego powstanie nam, to już możemy w zasadzie zapomnieć, że to było zadanie tekstowe. Teraz zadanie sprowadza się do bardzo prostego zadania. Mamy pewne wyróżnione wierzchołki jeszcze, te, na których kończą się nasze wulgaryzmy, tak? Powiedzmy, że gdzieś mamy końce tych wulgaryzmów. I teraz byśmy chcieli ten graf tak zmodyfikować, że jak już raz wejdziemy do wierzchołka reprezentującego wystąpienie wulgaryzmu, no to chcemy już wiedzieć, że to już koniec, tak? Już był wulgaryzm i to jest złe słowo, tak? Czyli możemy zrobić, że niezależnie od tego, jakie były krawędzie takie uczciwe w tym naszym Ahokorasik, zarówno uczciwe krawędzie, jak i krawędzie fail dla węzłów, które wychodzą jakby, które kończą nam wulgaryzmy, możemy wszystkie te krawędzie podmienić, żeby one prowadziły do tego samego wierzchołka. Innymi słowy, no matter what, jeśli dojdziemy do tego węzła, tak, no to zawsze będziemy już się cyklić, tak, jak już raz tam wulgaryzm wystąpił. OK? No i teraz zadanie sprowadza się do, ile jest ścieżek z korzenia do dowolnego, niezaznaczonego węzła, które składają się z n krawędzi. To jest zadanie. No i standardowo można potraktować to jako problem mnożenia macierzy do znajdowania tam ścieżek, no ale to nie w tym zadaniu raczej. Możemy myśleć w kategoriach programowania dynamicznego. Stanem w programowaniu dynamicznym jest liczba krawędzi, które przebyłem i wierzchołek w automacie Ahokorasik, który stworzyliśmy. A wartością tego stanu jest liczba ścieżek do węzła U K krawędziowych. No i w zasadzie to jest prawie koniec zadania. No jedyne co, no to tutaj właśnie trzeba uważać na przypadek, o którym wspomniałem na wykładzie, że wulgaryzm może być pod słowem innego wulgaryzmu. No i w takiej sytuacji te nadwulgaryzmy należy usunąć na początku. No ale tutaj można było szczęśliwie użyć bardzo prostego algorytmu, no bo
te nasze słowa mogły być co najwyżej dziesięcioznakowe. To nic nie stało na przeszkodzie, żeby pozwolić sobie na wyliczanie jakichś prostych haszy wielomianowych dla tych słów. Czyli jak mamy jakieś słowo, powiedzmy, posortujmy wszystkie te wulgaryzmy od najkrótszego do najdłuższego, czyli będziemy mieli pewne grupy wulgaryzmów jednoznakowych, dwuznakowych, trzyznakowych i tak dalej. No i będziemy się zastanawiać dla każdego kolejnego, dłuższego tam wulgaryzmu, na przykład tego, czy gdzieś tam może on nie występuje, tak? W sensie, czy jak mamy jakieś słowo, powiedzmy, czy gdzieś tutaj wcześniej nie ma jakiegoś podsłowa, nie ma jakiegoś podsłowa tego wulgaryzmu. Jeżeli takie będzie, to ja wtedy wiem, że ja go nie chcę dodawać do mojego Aho Korasik. A jeżeli nie będzie takiego słowa, no to okej. No to co? No to jeżeli sobie policzę hasze wielomianowe dla każdego z tych słów wcześniejszych, no to najzwyczajniej w świecie mogę policzyć hasze dla wszystkich podsłów. No i sprawdzać, jeżeli te hasze wcześniej miałem rzucone na jakiś unordered set, powiedzmy, no to mogę sprawdzić, czy one, czy count dla każdego z tych haszy wielomianowych, dla każdego z tych słów, no jest większy od zera, czy nie. Jeżeli w żadnym przypadku na tej mojej mapie, czy tam secie nie znajdę odpowiedniego słowa, odpowiedniego podsłowa mojego niby nowego wulgaryzmu, no to to jest rzeczywiście nowy wulgaryzm, taki, który w środku nie zawiera innego. No czyli najpierw należy się pozbyć tych wulgaryzmów w taki sposób, potem skonstruować ten automat Aho Korasik, tak? Najfajniej, żeby mieć prostszą implementację, potem można dorzucić te krawędzie fail, takie specjalistyczne dla każdej literki, żeby już potem nie musieć się cofać wewnątrz tego dynamika. No, a potem już jest prosty dynamik, który liczy liczbę ścieżek k-krawędziowych pomiędzy jakimiś tam wierzchołkami. No i na końcu sumujemy te stany DP z tych niekońcowych węzłów. I to jest wynik zadania. Okej. No dobrze. Pytanie brzmi, jeszcze tak na sam koniec dopowiem, czy dało się to zrobić bez Aho Korasik? Odpowiedź brzmi tak. No w zasadzie to drzewko, czy ten graf, no można skonstruować po prostu wolniej, tak? To znaczy, za każdym razem, kiedy zastanawiamy się, jaka jest ta krawędź fail, no to można w ogóle myśleć o czymś innym, można myśleć o takich wierzchołkach grafu, które mówią jakby, który wulgaryzm i pozycja w tym wulgaryzmie, tak? Czyli stanem, jakby w moim dynamiku, mogłoby być wulgaryzm, pozycja oraz to moje K. Taka para. No tylko, że wtedy trzeba się pozbyć takich stanów, które są takie same, tak? Czyli jeżeli mam dwa wulgaryzmy, które kończą się jakby tą samą końcówką, no to trzeba je złączyć w jeden wierzchołek, w jeden stan. No i tutaj twierdzę, że dlatego warto było zastosować ten automat Aho Korasik, ponieważ on to robi niejako z automatu za nas. Albo no chociażby to, co warto było, no to chociażby to drzewo trie skonstruować, bo to drzewo trie stworzy wierzchołek dla każdego istotnie różnego stanu. No i to było to, o co nam chodzi tutaj.